Salon optyczny Vision Optic w Bolesławcu oferuje Państwu najnowsze kolekcje opraw okularowych renomowanych producentów. Soczewki okularowe produkowane w najnowszych technologiach oraz bezpłatne badania wzroku u dyplomowanych optometrystów. Nasz wykwalifikowany personel pomoże Państwu przejść cały proces od badania do odbioru gotowych okularów. Dodatkowo mamy dla Was przygotowane promocje na dowolne okulary korekcyjne, okulary progresywne, a także drugą parę okularów. Do lepszego zobaczenia Vision Optic, Bolesławiec, ulica Prusa 24/25, obok zegara, telefon 534 824 651. Wtorek, 6 grudnia, Wioletta Juchaniuk. Witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. W Centrum Wiedzy w Bolesławcu już świątecznie, a wszystko za sprawą wyjątkowej wystawy, która tam zagościła, to prace plastyczne i techniczne uczniów Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych, a także bombki, które zostały zrobione na ogólnopolski konkurs. Wystawę otwarto w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami. Oryginalne aniołki, świąteczne drzewka, zimowa sceneria na rysunkach i na makietach wykonanych własnoręcznie przez uczniów i wychowanków Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu. Do tego dziesiątki bombek nadesłanych na ogólnopolski konkurs. To wszystko można zobaczyć w Centrum Wiedzy w Bolesławcu na świątecznej wystawie. Mamy około 30 prac stworzonych przez podopiecznych Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu. Jeszcze w skład wystawy wchodzą bombki, które zostały stworzone w ramach ogólnopolskiego konkursu Magiczne Święta, Magiczna Bombka i My. Świąteczna wystawa w Centrum Wiedzy to zwrócenie uwagi na osoby z niepełnosprawnościami. Ekspozycja nieprzypadkowo została przygotowana już na początku grudnia, bo właśnie 3 grudnia już po raz 30 obchodzony był Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, którego celem jest zwiększenie świadomości publicznej na temat ograniczeń, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne. W okolicach tego dnia na całym świecie, również i w Polsce i w Bolesławcu, odbywają się różne uroczystości, przedsięwzięcia, które mają na celu zwrócić uwagę na prawa osób niepełnosprawnych i na pełną ich realizację. To właśnie z tej okazji Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu już po raz drugi zorganizował ogólnopolski konkurs Magiczne Święta, Magiczna Bombka i My, którego efektem jest ponad 100 bombek, które możemy oglądać w Centrum Wiedzy. Zrobili je wychowankowie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, bo to właśnie do nich skierowany jest konkurs. Są to ośrodki dla dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością i w tym roku w konkursie wzięło udział 23 ośrodki z całej Polski i tym samym prezentujemy tutaj 130 przepięknych bombek. Różnorodność prezentowanych na wystawie bombek to szeroka baza pomysłów dla tych, którzy lubią sami tworzyć choinkowe ozdoby. Czegóż tu nie ma? Od bombek piłkarskich, nawiązujących do mundialu, poprzez bogato zdobione złotem, obtoczone w brokacie i wyklejone błyskotkami, po te ekologiczne, wykonane z papieru. Nieprawdopodobnie piękne są te prace, one widać serce, ale też umiejętności, tego Wam gratuluję. Na niezwykły charakter pracy zwrócili uwagę prezydent Bolesławca i wicestarosta bolesławiecki. Wystawę można oglądać w Centrum Wiedzy do 5 stycznia. O tym, jakiej jakości mieliśmy żywność w 2021 roku na bolesławieckim rynku, jakie choroby zakaźne, oprócz oczywiście COVID-u, nas zaatakowały i co ze szczepieniami najmłodszych. Między innymi o tym na ubiegłotygodniowej sesji Rady Powiatu mówiła szefowa bolesławieckiego sanepidu.
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Blisko 15 tysięcy kontroli, prawie 80 mandatów na kwotę niespełna 16 tysięcy złotych, głównie w branży żywności i żywienia. To tylko jeden z efektów działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bolesławcu w ubiegłym roku. Wynika ze sprawozdania szefowej sanepidu Urszuli Felczyńskiej, które przedstawiła na grudniowej sesji Rady Powiatu Bolesławieckiego. Oprócz mandatów nałożono 4 kary pieniężne na kwotę 3 tysięcy złotych za nieprzestrzeganie kwarantanny i izolacji w związku z COVID-em. Pracownicy bolesławieckiego sanepidu pobrali też w ubiegłym roku 2005 próbek do badań laboratoryjnych, przede wszystkim żywności. Badania laboratoryjne środków spożywczych wykazały, że żywność oferowana konsumentom na terenie naszego powiatu była właściwej jakości. Pobrano z obrotu i zakładów produkcyjnych do badań łącznie 170 próbek środków spożywczych. W większości badania były przeprowadzone w kierunku mikrobiologicznym. Zakwestionowano jedną próbkę ze względu na nieprawidłowe oznakowanie. Pracownicy sanepidu wzięli też pod lupę jakość tłuszczu używanego do głębokiego smażenia wyrobów kulinarnych, piekarskich i ciastkarskich. Zbadano go w 12 zakładach. Nie doszukano się w nim zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W kwestii zdrowia bolesławiecki sanepid odnotował w ubiegłym roku spadek szczepień dzieci do lat 3. Jeżeli chodzi o szczepienia, to stwierdzono, że odsetek szczepień przeciw błonnicy tężcowi i krztuścowi polio dzieci do lat 3 odbiega od poziomu wystarczającego do osiągnięcia odporności zbiorowiskowej, ponieważ zaszczepiono jedynie 85% dzieci. W kwestii zachorowań to oczywiście w 2021 roku dominował COVID. Było zdecydowanie mniej niż rok wcześniej przypadków grypy i więcej zachorowań na ospę. Na wiatrówkę zachorowało w ubiegłym roku o ponad 120 osób więcej niż rok wcześniej. Było też więcej przypadków gruźlicy, wynika z danych bolesławieckiego sanepidu. Pierwsza partia węgla już w Bolesławcu. Zimowy kiermasz książek, otwarcie lodowiska. Zapraszam na wydarzenia w skrócie. Setki spotkań, nowe kontrakty biznesowe, misje gospodarcze i obecność w najważniejszych światowych wydarzeniach. Samorząd województwa dolnośląskiego podsumował projekt Going Global – Dolnośląska dyplomacja gospodarcza. Program skierowany do sektora dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wystartował jesienią 2020 roku. Chęć udziału w nim jeszcze przed inauguracją zgłosiło ponad 200 przedsiębiorców z regionu. Celem projektu była krajowa i międzynarodowa promocja gospodarcza regionu. Going Global kosztował 6 milionów złotych, z czego 5 milionów 100 tysięcy pochodziło z unijnego dofinansowania. Po 3-letniej przerwie spowodowanej ograniczeniami sanitarnymi strażacy znów mieli okazję zmierzyć się w mikołajkowym turnieju halowej piłki nożnej. Walczono o puchar wójta gminy Gromadka. Rozgrywki prowadzono w 2 grupach po 3 zespoły. W meczu o 3 miejsce strażacy z Żagania wygrali z połączonymi siłami komend powiatowych w Lwówku Śląskim i Złotoryi, a zwyciężyła reprezentacja Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, pokonując 1-0 strażaków ze Zgorzelca. Miejsce 5 i 6 w turnieju zajęły reprezentacje strażaków z Bolesławca i z Jeleniej Góry. Ruszyło bolesławieckie lodowisko. W tym sezonie będzie działało pod chmurką, a to oznacza, że dostępne będzie w zależności od panujących warunków atmosferycznych. Lodowisko zlokalizowane jest na ośrodku wodno-sportowym przy ulicy Spacerowej. Na terenie obiektu znajduje się szatnia, wypożyczalnia łyżew oraz punkt ostrzenia. Poniedziałek pierwsza partia węgla w preferencyjnej cenie 1890 zł za tonę dotarła do Bolesławca z kopalni Wesoła i Piaste Ziemowit. Węgiel trafi do tych, którzy w pierwszej kolejności złożyli wnioski i te zostały pozytywnie zweryfikowane. Osoby te będą indywidualnie informowane telefonicznie przez pracownika Urzędu Miasta i dopiero wtedy będą mogły dokonać opłaty za węgiel. Do Bolesławca dotarło jak na razie 27 ton ekogroszku. Gmina miejska złożyła zapotrzebowanie na podstawie wniosków od mieszkańców na 567 ton orzecha i 81 ton ekogroszku.
Biegali wszyscy od kilku do kilkudziesięciolatków. W sobotę na terenie ośrodka wodno-sportowego przy ulicy Spacerowej odbył się zimowy bieg między mostami. Najmłodsi mieli do pokonania 250 metrów. Na wytrawnych biegaczy czekał bieg główny na dystansie dokładnie 4321 metrów po bobrowej ścieżce. Zimowy bieg między mostami jest kolejną edycją cyklu biegów Cztery pory roku biegaj z Mosir. W Miejskiej Bibliotece Publicznej ruszył zimowy kiermasz książek. Za symboliczną kwotę można kupić ciekawe tytuły do domowej biblioteczki. Od wtorku do piątku kiermasz czynny jest od 10 do 18, w soboty od 9 do 14. Jak informuje biblioteka, codziennie dokładane są nowe książki. Kiermasz będzie czynny do 23 grudnia. Pracownik ZUS prosi o dane przez telefon. Nie dajmy się nabrać. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed fałszywymi telefonami od rzekomych pracowników ZUS, którzy proszą o podanie danych potrzebnych do wypłaty środków z subkont. Oszuści chcą w ten sposób wyłudzić informacje, które mogą posłużyć im na przykład do kradzieży lub zaciągnięcia kredytu. Po oszustwach na wnuczka czy na 14. emeryturę przyszła kolej na oszustwo na pieniądze z subkonta. Do niektórych oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaczęli zgłaszać się klienci, którzy otrzymują telefony od osoby podającej się za pracownika ZUS. Oszuści proszą o podanie danych niezbędnych do wypłaty środków z subkonta. Chcą w ten sposób wyłudzić informacje, które mogą później posłużyć im na przykład do kradzieży czy zaciągnięcia kredytu. Schemat oszustów się zmienia, ale cel jest zawsze ten sam. Wyłudzić pieniądze bądź zdobyć nasze dane, również hasła do konta bankowego lub hasła do portali społecznościowych. Tym razem jest podobnie. Oszuści wyłudzają dane, obiecując pieniądze z subkonta ZUS. Tymczasem wielu nawet nie wie, że ma w ZUS-ie subkonto i że na tym subkoncie są pieniądze, które podlegają dziedziczeniu i że po śmierci bliskich można starać się o zwrot gwarantowanej kwoty. Wszystko jednak odbywa się tylko na wniosek spadkobiercy bądź spadkobierców. Wypłata pieniędzy z subkonta, czyli tak zwana wypłata gwarantowana, następuje wyłącznie na wniosek, który składa do ZUS spadkobierca. Jeżeli nasz bliski cieszy się nadal dobrym zdrowiem, nie ma najmniejszej możliwości, żeby ktokolwiek wypłacił pieniądze subkonta. Należy uważać także na maile, które przychodzą rzekomo z ZUS. Mogą być w nich informacje o błędnie naliczonych składkach i prośba o skorygowanie wpłaty. Takie wiadomości mogą zawierać wirusy, dlatego należy je niezwłocznie kasować, poinformować policję i pod żadnym pozorem nie wpłacać pieniędzy. Kontakt mailowy z naszej strony jest możliwy tylko wtedy, jeżeli ktoś, zakładając swoje konto na PUE ZUS, wyraził na taki kontakt zgodę. Jeżeli nie mamy żadnych spraw otwartych, żadnych spraw, które toczą się w ZUS lub nie jesteśmy na zwolnieniu lekarskim, żebyśmy podlegali kontroli ZUS-owskiej, wtedy nie ma najmniejszej możliwości, żeby ktoś z naszych pracowników się z Państwem kontaktował. ZUS ostrzega, aby nie podawać swoich danych przez telefon i nie odpowiadać na podejrzane maile, które rzekomo pochodzą z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W dzisiejszych wydarzeniach to wszystko. Zapraszam jeszcze do obejrzenia prognozy pogody dla Bolesławca na środę. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Jeden stopień powyżej zera w nocy i tyle samo w dzień. Taka temperatura czeka nas najbliższej doby. Temperatura odczuwalna to minus 3 i minus 5 stopni Celsjusza. Na środę zapowiadają się też lekkie opady śniegu. Zachmurzenie będzie duże. Ciśnienie oscylować będzie wokół 1010 hektopaskali. Prędkość wiatru dochodzić będzie do 27 km na godzinę. Powieje z zachodu. Bu
Budujesz, remontujesz, a może porządkujesz. Masz trochę kłopotliwych odpadów, których nie obejmuje przydomowy system segregacji? Gabaryty i inne problematyczne odpady bez problemu i bezpłatnie przyjmie PSZOK. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych działa w Bolesławcu przy ulicy Staszica 6. PSZOK to prosty i wygodny sposób na kłopotliwe odpady. Telewizja Dani, Fundacja Tauron, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu zapraszają na 11. edycję ogólnopolskiego koncertu charytatywnego Zaczarowane Święta z Fundacją Tauron. Już 11 grudnia o godzinie 16 w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Złotniczej 12 w Jeleniej Górze wystąpią finaliści festiwalu Zaczarowanej Piosenki, organizowanego przez Fundację Anny Dymnej Mimo Wszystko. A gwiazdami wieczoru będą Grzegorz Chyży i Rafał Brzozowski. Cegiełki i zaproszenia VIP do nabycia w biurach telewizji Dami Jelenia Góra przy ulicy Kilińskiego 4 lub bezpośrednio przed koncertem. Jednak proszę pamiętać, liczba miejsc jest ograniczona. Partnerem głównym jest Fundacja Tauron. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli Krzysztof Mróz, senator RP, Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego oraz Krzysztof Wiśniewski, starosta karkonoski.